nasi pracownicy odbywają służbę przygotowawczą i po 6 miesięcy zdają tutaj wewnętrzny egzamin i stają się pełnoprawnymi urzędnikami. Przepisy prawa wymagają, ażeby złożyć ślubowanie i żeby to potwierdzić podpisem. Ja uważam, że zawód urzędnika jest zawodem zaufania publicznego. Jest to w zasadzie rzecz bezdyskusyjna i powinniśmy dbać również o zasady etyczne. Nie ma ślubowania bez etyki, czyli bez takiego wewnętrznego przekonania, że robimy coś dla innego człowieka, że robimy coś dla społeczeństwa, więc musi istnieć element posłannictwa i patriotyzmu, zarówno regionalnego, jak i narodowego. Jest mi trudno powiedzieć, w jaki sposób te słowa, które ja tutaj przed chwilą powiedziałam, przebiją się w rzeczywistość, ale jestem wewnętrznie głęboko przekonany co do tego, że ci ludzie, którzy tu przyszli, są pełni zapału. Przeszli olbrzymią konkurencję, ponieważ zawód urzędnika jest zawodem kształtującym się bardzo dużym zainteresowaniem. W naborach uczestniczy po 50-60 osób na jedno miejsce. Rekord to jest Europejski Fundusz Społeczny, gdzie było 118 osób. Także z jednej strony ci ludzie powinni mieć poczucie pewnego sukcesu, że tu są, a z drugiej strony powinni mieć poczucie tego, że robią coś dla dobrego człowieka.